make it mine. This is my time. My time, my time now. My time, my time. Widziano ludzi undergroundu majstrujących przy billboardzie. Jeho! Witam wszystkich! Nie sądzę, żeby Underground miał pozwolenie na zmianę tego billboardu! Jestem jakiś z tej strony! Jeśli podążę ich tropem... Namierzam sygnał. Już, namierzony. Tak? Gramy dalej w Spidermana! Miles Morales. Po co im billboard? Chcą kogoś zastraszyć? Wypuszczają na... I bingo! Underground! A czy oni mnie muszą widzieć? O kurczę. Trzech po cichu. No to jest do zrobienia, myślę. Zależy, jak bardzo ci z tamtej strony obserwują. Czy ja mogę na to wejść? O tamtego kolegę właśnie chodziło. Co tam, o tam właśnie się patrzy w naszym kierunku. Ktoś go widzi, ale jest. Czy to nie poniżej waszych kompetencji? O tak! Nie o taki rozgłos nam chodziło! To znaczy co? Jeszcze się trzyma? Twarda! Bam. Bam. Haha. Nieźle. Jeszcze tam na dole byli. Aha. Poważ się? Myślałam, że wyłączy nadajnik. Muszę wyłączyć. Miły Spider-Man z sąsiedztwa 1, kampania reklamowa Undergroundu 0. Jej, to i tak dobrze, bo akurat zainteresowana byłam tą skrzynką, która gdzieś z tej strony jest. Na pewno ludzie Undergroundu kręcą się tu z zupełnie niewinnych powodów. Tak. Pytanie, gdzie oni się kręcą? A tam pod spodem się kręcą. Masz dziś niefart. Wybacz. Czołem, koledzy, przyjaciele, ziomalki. Jakby mało było wrażeń w Nowym Jorku w czasie świąt, teraz jeszcze zbliża się do nas tropikalna burza, czy też huragan. Myślałam, że się nie wyłączy. Nie możesz się przykleić do ściany? No właśnie. Dobra, kończ klikanie, bo to w głowie buczy, uczy. Sprawdzimy sobie ten przerwany tu. Czołem, koledzy, przyjaciele, ziomalki. Jakby mało było wrażeń w Nowym Jorku w czasie świąt, teraz jeszcze zbliża się do nas tropikalna burza, czy też huragan. No, zupełnie jak w tym filmie, w którym wielka fala wywraca łódź. Przepraszam za spoilery. W każdym razie, jeśli burza zaatakuje, wiele osób będzie potrzebować pomocy, więc to świetny czas na wsparcie miejscowych schronisk. Do usłyszenia! Pamiętajcie, by sprawdzać swoją zdolność kredytową. Raz w roku można to zrobić za darmo. Bądźcie odpowiedzialni. Pa! Może powinienem zostawić podziękowanie? Nie. Taka dobra ciocia z tej. O, będę pachnieć rybami. Z tej naszej... koleżanki. Ziup. Dobrze. Kolejna skrzynka jest tam. Weźmiemy ją sobie. Aha, kostium! Kostium niezmieniony! O, za drogi tym razem jest, sorry. Tutaj jakby... możemy nie móc go teraz ubrać. Jakby... Tak.
Ale tutaj coś jest. Nic? To po co mi to mryga? Aha, bo ja chciałam... Świetnie widzieć was na mieście! O tak, o to chodzi! Pełna profeska! Szczurki, w poprzedniej części przynajmniej wywiódki biegały. Tam na górze? Dzięki? Roxxon i Underground toczą walki na ulicach. A na dachach? Mają swoje kryjówki. Dobra, chodźmy zrobić tę aktywność. Nie pozwolę Undergroundowi i Roxxon tu walczyć. Ucierpią niewinni ludzie. Spider-Man współpracuje z Roxxon. Oj, a my nie mamy studni grawitacyjnej. Przenieście te walki gdzieś in. Bo ktoś uznał, że nie potrzebuje jeszcze. A dla się mnie nie stać. Może do Jersey? Sorki Jersey, nie chciałem. Cudowne miejsce. Zajmiemy wasze miejsce! Underground to powiedział? Brakuje mi tego wykończenia fajnego takiego. Uj! Zaatakuj co? Atakuję te! Czterech przeciwników. Aha, okej. A, bo to ma ten! Tu jeszcze ktoś był, jest. Aha. Mówisz? Na tobie sobie naładuję, żeby wykończyć innych tam. Aj! Łoj, łoj, łoj. Kurczę, ci z bronią są naprawdę wredni. Dobranoc. Jeszcze jeden tam siedzi. Spider, co? Zrobione. Strzelanina powstrzymana, miasto obronione. Dobra, rozumiem. Te aktywności są tutaj pewnie pokazane. Zapewne. Przestępstwa. Dokładnie, dokładnie tak. Ja chciałam te gołębie. Skoro Pit pomógł mu uratować gołębie, ja też mogę. Czyli ci powiedział. Ojej, jak ładnie. Gdzie to zadanie jest tak w ogóle? Tutaj. Może stąd będzie blisko? Okay, dość adorowania bohaterów na dziś. Pa, Spidey. Pozdrowisz mojego syna? Pozdrawiam serdecznie. O, piąteczka tu czeka na nas. Na środku ulicy? Bezpiecznie? Hej, Spider-Manie! No dobra, spoko. Chyba pomyliłeś kierowcę. No co ty? Idziemy na gołębie. Jaj! Niby znamy te okolice, ale jak są takie zaśnieżone, zupełnie inaczej wyglądają. Jest Howard! Cześć! O! Dzisiaj mam zaszczyt gościć szefa działu badań Roxxon Energy. Tutaj! Pana Simona Krygera. Zachwala pan zalety reaktorów na Nuform, z których pierwszy ma zostać wkrótce otwarty w Harlemie. Jednak nie brak też głosów krytyki. Fajny styl, chłopaku. Na wstępie pragnę podkreślić, że to zaszczyt i przyjemność gościć w pańskim programie. O, aż się zarumieniłem. Tak, to prawda. Napotkaliśmy na pewien sprzeciw. W szczególności ze strony Rio Morales, która... kandyduję na radną w nadchodzących wyborach uzupełniających. Mam dużo szacunku dla pani Morales. Jest inteligentna, stanowi świetny wzór dla młodych kobiet, ale
Sądzę, że źle wykorzystuje swoją energię. Nasze wiesz, że twój współpracownik znalazł w zeszłym roku moje ptaki? Lepszy mam u niego dług. Dla Nowojorczyków. Ale chyba niektórzy po prostu obawiają się zmian. Dam panu pewną radę, jak jeden człowiek sukcesu drugiemu. Wie pan, co mówię krytykom? Pie*** was i wasze zastrzeżenia! Cóż, podziwiam pańską asertywność. Nie boi się pan zapłacić kary za wyrażanie swoich opinii. Kary? Jak to? Jared! Ile? Wycinaj to szybko! Wow! Szkoda, że nie powiedzieli ile. Cześć, Howard. Jestem drugim Spider-Manem. Miło cię poznać. I dzięki, że pomagasz. Brakuje mi trzech ptaków. A na zewnątrz jest tak zimno. Namierzę je. Masz może coś, co do nich należało? Może pióra? Super. Mam. Niedługo wrócę. O, to od razu. Yeah. O, hej, zeskanowałeś jednego z gołębi Howarda. Protokół Howarda aktywny. Protokół Howarda? Witam w gołębich faktach. Twoim codziennym źródle ciekawostek o gołębiach. O nie, rezygnuję z subskrypcji. Wybrałeś? Tak. Drugi gołębnik. Oj. Czyżby ktoś ukradł ptaki Howarda? Nie lubię tych fragmentów, które mi przeszkadzają. Ślady gołębi prowadzą w trzy strony. Muszę je zbadać. Poproszę więcej informacji na temat gołębi. Dawaj, Peter. Peter, jak już postanowiłeś nagrać jakiś tutaj podcast. Tu doszło do przestępstwa. Wygląda na włamanie. Trzecie włamanie w tym tygodniu. Idziemy na rekord. To przestało być śmieszne. Trzecie gołębie na? Hej, panowie. Co jest grane? Mogę pomóc? Lokator jest reporterem Bugle. Mieszkanie zostało przewrócone do góry nogami, ale nic nie zginęło. Nie znaleźli tego, czego szukali. Rozejrzę się. Może mi się poszczęści? No, muszę lecieć. Bujać się. No wiecie. Aha, no to nie było takie istotne to włamanie. Szybkie wszystko. Czym on je karmi? Kawą? Cukrem? Benzyną? Nadlatuje gołębi fakt numer jeden. Jak to wyłączyć? Czy wiedziałeś, że naukowiec Nikola Tesla opiekował... Mam cię! Nie! Hej, Howard! Złapałem jednego, ale z niego zadziora! To pewnie Peggy. Pełna wigoru. Znajdzie drogę do domu, Spider-Manie. Tylko skieruj ją do mnie. Jasne! Dobra, muszę wracać do gołębnika. Namierzyć inne ptaki. O, czyli trzeba nie łapać, o. O, teraz mi smutno. Chciałam posłuchać. O, tam na czerwono. Może to złodzieje gołębi. Jak on nas znalazł? Przecież nie skakował naszych telefonów. Używamy ptaków. Przecież ukradliśmy te ptaki, geniuszu! Ale ze Spider-Mani badają sprawy lotnicze! Nie żyjesz! Zakończona. Oj! Oddać mi ptaka! Jeden coś upuścił. Daily Bugle, dobra. O! Jutro w nocy, dach, bądź tam. W Bugle? Ha, 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 ha. Gołębiu, stój! Fakt numer dwa, czas zgłębić temat gołębi. Naprawdę lubi gołębie. Ponad 200 tysięcy gołębi pocztowych wykorzystano podczas II wojny światowej. Uratowały wiele istnień, dostarczając wiadomości, kiedy inne środki zawodziły. Właściwie to nawet ma związek z obecną sytuacją. To by było na tyle. Mam go! Howard, mam ptaka. Chyba chcą użyć twoich gołębi w redakcji Bugle. Serio? Może szukają pikantnych newsów? Bugle ma najlepszych reporterów w mieście. Może.
Sprawdzę to, ale najpierw złapię twoje ptaki. Jeszcze jeden. To bardziej skomplikowane niż sądziłem. Ja nie spodziewałam się niczego mniej po tej misji. Chociaż miałam nadzieję, że nie przerwą mi audio, jak złapę ptaka. Eli, coś tam, hotel. Tam jest z drugiej strony. Bzią. Kolejny gołąb. Na liście. Peter? Nie, ptaszku! Gołębi fakt numer 3. Uwaga! Przyznam, że trochę się w to wkręciłem. Peter Parker nie lubił gołębi, póki nie poznał Howarda. Czasami nie doceniasz czegoś, dopóki nie spojrzysz na to oczami przyjaciela. Okej, tak. Podoba mi się ten protokół Howarda. I to jest gołębi fakt. Dobra, już dawno byśmy ptaka złapali, gdyby nie to, że chciałam posłuchać. Jest! Nie ruszaj się! Dobra, sprawdzam wiadomość! Zmiana planów, ruszamy teraz. Howard, mam wszystkie ptaki. Niestety gang wykorzystuje je do planowania serii włamań. O nie! Powiedz, że masz też dobre wieści. Tak, wiem, dokąd wybiera się nasz gang. To Bugle. Załatwię ich i ochronię twoje gołębie. Świetnie. Daj im w kość, pająku. Pewnie. Pora obronić Daily Bugle przed włamaniem. MJ byłaby dumna. Tak. A czy ten głos to nie jest głos głównego bohatera z Dying Light z pierwszej części? Od razu mówię, że ja w Dying Light pierwszą część nie grałam. Dla mnie Aiden jest głównym bohaterem Dying Light, bo dwójka jest tylko moją, powiedzmy, taką grą, którą przeszłam. Ale bardzo dużo mówiliście na jego temat i on się tam pojawiał parę razy, więc... Gang w komplecie. Gołębie się spisały. Jeden z naszych sprzedał Bugle temat gołębi. Nie wiem, kto to był, ale się dowiem. Ktoś tu rozmawiał o ptakach. Jest tam coś, co można ukraść? Dziennikarzom? Też ich jest dwóch, no. Chyba mnie jakby znaleźli. Niespodzianka! Mam pióra! W głowie ten tekst brzmiał o wiele lepiej. Jesteś trupem! Jeśli istnieje nagroda za kreatywne włamy, należy się wam. Praktyczne? Nie. Ale kreatywne? Jak najbardziej. Jesteś mój! Co ty sobie wyobrażasz? Nie żyjesz! Ło, wypadł za ten. Czy ja nie kupiłam umiejętności, która pozwala na zrobienie dwóch wykończeń? Chyba nie, skoro to nie działa. Drugiego wykończenia obniża do 10 liczby ciosów wymaganą do jego zdobycia. Aha, dobra, dobra, po prostu się szybciej ładuje. Załatwię cię! Jest mój! Tarczy ze wszystkimi naraz! Mogę go tak? Okay. Daily Bugle ocalony. Nie mogę znaleźć moich gołębi. Howard, rozbiłem grupę, która ukradła ci gołębie. Będziesz miał spokój. Wielkie dzięki. Teraz muszę pogadać z ptakami o doborze znajomych. Koniecznie. Gdybyś mnie jeszcze potrzebował, użyj aplikacji. Miło było cię poznać. I ciebie, Spider-Manie. Dobra, przestępstwo w toku. Muszę obronić tego kierowcę Fizz przed złodziejami. Tam jest pająk! Powstrzymaj go! Nie ruszaj się! Coś o idealnych unikach mówili, tak? Trening bojowy, akcji. Aktywację towarzyszy.
O, weźmy, ja potrzebuję 30 ciosów. O, zresetowałam się. Zapomniałam o ciężarówce! O nie! Kierowca został zabity! Nie! Masz kiedyś zamiar się ruszyć? O nie! Wstyd! O, ja nie mogę! Zapomniałam o ciężarówce! Nie wierzę. Ukryliśmy kapsułę w jednej z rur. Tylko w której? No i już! Pewnego lata wkręciliśmy się w podróże kosmiczne i liofilizowaliśmy ulubione żarcie. Bajgle z bekonem, jajkiem i serem? Porażka. Choć lody z czerwonej fasoli były niezłe. O nie! O nie, o nie, o nie! Nie poddawaj się, dzieciaku! Poradzisz sobie, bohaterowie tacy jak ty zawsze sobie radzą! Okej, dzięki, ale... Nie wierzę, że... O nie... I co ze mnie za bohater? Ech... Chciałam zastrzelić kierowcę. Większość ludzi nie nadaje się. Jestem na wykończona. 8 dni z rodziną, ajwaj. Ajwaj. Wyzwanie poruszania się. To będzie ten parkour, tak? Czołem, Miles. To wyzwanie sprawdzi twoje wybicie. Zalicz wszystkie punkty kontrolne na czas. Zbliż się do znacznika, by zacząć. Dasz radę. Mogę zaczynać. Zatańczmy. Może poćwiczymy wybicie? Tak. Wybicie to jedna z ważniejszych pojęczych zdolności. Sieć zabierze cię tam, gdzie chcesz, ale dzięki wybiciu znajdziesz się tam raz, dwa. No fajnie. Oj. Ups. Fajno bywa, no. Jeszcze połowa. Dasz radę. Połowa? Trochę mi to wybicie nie idzie. Łapko! Dawaj, już prawie. No widzę, ale... Po prostu fantastycznie. Świetna robota, Miles. Wybij się idealnie, a pofruniesz jak szalony. Przydatna zdolność podczas ganiania gołębi. Nie żebym kiedykolwiek coś takiego robił, ma się rozumieć. Ja spróbuję jeszcze raz. To nie wstyd ganiać gołębie Howarda. One też chcą być kochane. No też. Oby tak dalej. I do następnej próby. Okej, okay, spróbuję jeszcze raz. Zobacz, jak mi pójdzie. Wiesz, co jest najważniejsze w poruszaniu się po mieście? Osobisty styl. Black Cat ma swój styl. Elektro swój. I ja też. Poszukaj swojego i daj mu się poprowadzić. A zobaczysz, że szybko odkryjesz własne ruchy. Nie popuguj mnie. Rób to po swojemu. Pit to dobry nauczyciel. Serio. Dawaj, już prawie. Wow. Jesteś uosobieniem wspaniałości, Miles. Bez dwóch zdań. Jej! Jeszcze raz chcę spróbować na full. Poza tym to jest dobry trening do ogarnięcia tych umiejętności. Opowiadałem
Opowiadałem ci o tym, jak ścigałem Misterio podczas Parady Oscar w Święto Dziękczynienia? To dopiero było wyzwanie. Wybijanie się z ogromnych balonów i unikanie urojonych, ale i tak przerażających skrzydlatych demonów? O, od razu czujesz się bardziej męski, naprawdę. Skrzydlate demony? Brzmi jak niezły odlot. No. No, dobrze się zaliczyło. Dawaj! Już prawie! Jesteś uosobieniem wspaniałości, Miles. Bez dwóch zdań. Tak mało brakło. Dobra. Ja chcę zrobić to na full, ale nie będę wam całego tego pokazywać. Po prostu sobie tu zrobię cięcie i tyle. Nie chcę się przechwalać, ale za moich czasów na linii Fulton Street rozwieszaliśmy hula hoop, żeby szlifować umiejętności. MJ mierzyła czas z zepsutym stoperem. Często padało, albo śnieżyło, a w obie strony było pod górkę. Wspominałem o deszczu? Doceń ten namierzający holograficzny system dotykowy młodzieńczy. Naprawdę go toczy. Jak wróci MJ, zweryfikuję te wszystkie historie. No, udało się. Szybkość, tak racja. Moim zdaniem było mega, Miles. Nareszcie. Za każdym razem brakowało mi sekundy, bo miałam 31. Dzięki. Dobrze. Jesteśmy blisko... Tak, jesteśmy stosunkowo blisko skrzynki. No i nie pobiegaliśmy w tym odcinku też za bardzo w nowym kostiumie, bo mnie na niego nie było stać. Witajcie, moi drodzy, zapraszam na DaniCast. Być może słyszeliście, że poparłam kandydatkę w wyborach uzupełniających do Rady Miasta, Rio Morales. I dziś z nią porozmawiam. Serio! Dziękuję pani za przybycie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo lubię twój podcast. Och, dzięki. Rywalizuje pani z obecnym radnym z pani dzielnicy. W czym jest pani od niego lepsza? W przeciwieństwie do mojego rywala mieszkam w tej dzielnicy i słucham ludzi, którzy też tam mieszkają. Chcę, żeby Harlem znów był tak kolorowy i bezpieczny, jak w czasach, gdy w nim dorastałam. Obecny radny zgodził się na budowę Roxon Plaza. Już to powinno dać wyborcom do myślenia. Tu się zgadzamy. Zmieniając nieco temat, z zawodu jest pani nauczycielką. Dlaczego postanowiła się pani zająć polityką? Kocham to miasto i chcę walczyć o jego dobro. Mój mąż oddał życie, broniąc mieszkańców podczas ataku Martina Lee na ratusz. Chcę uczcić jego pamięć, walcząc o moich sąsiadów i przyjaciół. Najlepiej jak potrafię. Powodzenia w wyborach i dziękuję za rozmowę. Dani Fani, przez najbliższą godzinę możecie wziąć udział w czacie z panią Morales na moim blogu. Do usłyszenia! Pamiętajcie, by co godzinę przeznaczyć jedną minutę na głębokie, medytacyjne oddychanie. To oczyszcza umysł. Na razie! Jakiś komentarz? Ech. Dostępna aktywność nam się... Zrobię z tego lepszy użytek. Jasne. Mamy części. Jak to wygląda w przypadku naszych kostiumów? Będzie... To czemu mam dalej wykrzyknik? Wciąż bez zmian, żeby kupić. Oni chcą, żeby kupić. O, jest. No. Pięknie. O, a co my tu mamy w tym? W modyfikacjach. Zmniejsza o 25% obrażenia otrzymywane od ataków z dystansu. Niech będzie. Tutaj co trzeba? 10 poziom osiągnąć. To już niedługo. Chciałabym go zamienić. Może... Wywołuje wstrząs, gdy broni Darkground ulega zniszczeniu. Tak, niech zostanie. A to... Niech będzie tak, jak jest na razie. W kolekcjach oczywiście nam się te wszystkie rzeczy pokazują. Utrudniają nam życie trochę w ten sposób. Dobra, jeszcze coś możemy dzisiaj zrobić. Może sprawdzimy jakieś zadania z apki. Mój samochód zniknął. Komuś zginęło auto. Może je skradziono? Niedaleko całkiem, więc możemy lecieć. A nie mów tym białym, ale w czarnym bardziej mi się podoba. Oj. Moje stanowisko, jak wtedy brytyjski artysta uliczny. Będę teraz.
Jeszcze kogoś twojego, albo mojego rozmiaru. No, nie widziałem cię w trakcie ucieczki, pajączku. Teraz na pewno cię zdejmę. Pokaż, co potrafisz. A nie pojeżdżą na kradzież żadnego pojazdu. Oni by chcieli jakiegoś uciec tu jakimś? Rozwalę ci łeb! Policja! Ręce do góry! To bez sensu, spadam! Nie, nie, nie. Nikt nie spada. No prawie mi się udało zrobić full. O! Tu jest są ludzie jeszcze w tych autach. Ło, wow, to była poważna sprawa. Ło, wow, to tutaj. To jemu trzeba pomóc. A co ty tu niesiesz? W porządku? Hej, zginęło ci auto? Ta, właśnie skończyłem podwójną zmianę. Wychodzę, a wóz zniknął. Za 12 godzin wracam, więc marzę tylko o śnie we własnym łóżku. Da się zrobić. Masz przy sobie kluczyk? To piszczące urządzonko? Jasne. Tutaj. Super. Niedługo odnajdę to zaginione auto. Piszczące urządzonko? Dobra. Namierzę sygnał z kluczyka i znajdę samochód. Kolega chyba nie jest specjalnie z tym fanem. Nie fanem. Żeby kraść auto ratownikowi w środku zimy. Ktoś tu ma serce z lodu. Naprawdę. Ktoś nim jedzie w ogóle? O, rany. To mi wygląda na dziuple. Na pewno jest tu ten wóz. Mieliśmy tu wyzwanie ze Skrubol, tak w ogóle, kiedyś. Oho, pełno tu zaginionych aut. Na to wygląda właśnie, chciałam to powiedzieć. Właśnie miałam być przed chwilą, obok tego auta ktoś nie stał. Czy jest ktoś, kogo można? Można, tam jest ktoś, kto by chciał zostać złapany. Tam. Dobranoc. Ach, no i wraca. Bam! To nie ma żadnego wyzwania na to miejsce, dobrze. Kto na ciebie patrzy? Tamten patrzy, dobra. Bam! Pusty dźwięk tej czaszce. Dobra. Dobra. O, kto znowu idzie? Tamten? Gościa! No przeszkadzacie jak diabli, no. Oj! Panowie! Ukradliście wóz ratownika po podwójnej zmianie. To bardzo nieładnie. Rozkwaszę cię! Czy on mnie trafił? Za wolny jesteś! Jestem tu, by pomóc. Ty jak walczysz? Jestem tu, by pomóc. To twój koniec. Powracam w objęcia licości. To był czyjś motocykl, nie? Celuj! Chodź tu. No. O, byłeś ostatni? Złodzieje z głowy. Teraz mogę znaleźć autopilotem. Gdzie klakson, tam wóz.
Cześć. Znalazłem twoje auto. Wysyłam lokalizację. To świetnie. Hej! W końcu przyjechała też policja. Może mnie do ciebie zawiozą. Jeszcze raz dzięki, Spidey. Opowiem wszystkim o twojej aplikacji. Ale najpierw się wyśpię. Nie koniecznie. Ma A pasy? Dobra, chyba nic tu po mnie. Wynoś się, Spidermanie. Już dość namieszałeś materiały do... Cześć, skarbie. Co tam? Wiesz, poszedłem pobiegać. Znowu? Bardzo się ostatnio forsujesz. Musisz czasem odpocząć. Tak robię. Widuję się z Gankim, sampluję... Ciągle ćwiczysz. Całymi godzinami się uczysz. Nie będę ci mówić, co robić, ale martwię się o ciebie, Micho. Jak poczuję się wymęczony, od razu ci powiem, okej? Okay? Trzymam cię za słowo. Kocham cię. Pa. Pa, mamo. Kocham cię. Genialne jest to, właśnie tu, bo dlatego tak skaczę, że Miles jako jeszcze trenujący Spider-Man czasem tu traci równowagę, stając tak w miejscu. Razu się udało, elegancko dosyć, ale wiecie, o co chodzi. Może to zależy od długości lotu? Niekoniecznie. Czemu tam jest na czerwono gość zaznaczony? Komuś się nie dostało? Mogę do niego strzelić? Nie. No dobra. Dzięki za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Jaho!